Po meczu w Stargardzie Szczecińskim wspominał Pan, że nie jesteście do końca zadowoleni z tego, jak rozpoczynacie mecze. Zadeklarował Pan, że szybko wyciągniecie wnioski. Dziś słowa wcieliliście w czyn. Zagłębie w piorunującym stylu rozpoczęło spotkanie. Zdobyło 2 gole i później już kontrolowało mecz. No tak, myślę, że zadeklarowałem też, że będziemy przed sezonem, że będziemy groźni dla najlepszych. No i tak jest, myślę, że znam tą drużynę. Jest to drużyna, jako Beniaminek myślę, że jeszcze wiele pracy przed nami i taki trochę roller coaster nas czeka. My oczywiście pracujemy nad tym, żeby trzymać taki poziom jak dzisiaj. Nie jest to łatwe, nie zawsze się to uda. No, dziękuję kibicom za cierpliwość, za doping, za to, że oni też to dostrzegają. My będziemy grali coraz lepiej, bo uważam, że drużyna jest dobrze przygotowana. Dzisiejszy mecz też pokazał, że podobnie jak w meczu z Jagiellonią, że drzemią w nas spore możliwości. Myślę, że Lech dzisiaj nie był tak słaby. Ja bardzo cenię tą drużynę, natomiast na za wiele nie pozwoliliśmy mu. Myślę, że trafiliśmy z taktyką, ze zmianami, podobnie zresztą jak w Pucharze Polski. Także spokojnie. Myślę, że cierpliwości, naprawdę wiemy, co robimy i będzie równie dobrze jak dzisiaj. Trenerze, ale nie tylko graliście non-stop w wysokim tempie. Od pierwszych minut widać było u chłopaków wiarę w to, że można tego mistrza Polski tutaj pokonać. No tak, chcemy takie mecze rozgrywać też z drużynami z dołu tabeli, natomiast no wiemy, że też przyjeżdżają drużyny i grają właśnie z kontry, bronią się wtedy trochę, inne są to mecze. Natomiast myślę, że wiary w tych chłopcach było dużo. Za nami naprawdę ciężki sezon, gdzie musieliśmy każdy mecz grać jak o życie, żeby awansować do ekstraklasy. Przyszedł taki moment, co jest naturalne, takiego trochę może rozluźnienia, ale myślę, że to już za nami. Już teraz jesteśmy nastawieni na pracę i na trzymanie tego poziomu. Nad tym będziemy pracować, żeby to utrzymać. Chociaż, no, mówię, daleki jestem od składania jakichkolwiek deklaracji. Mogę powiedzieć tylko, że na pewno drużyna będzie walczyć, będzie zostawiać całe zdrowie na boisko. I tak jak to było w Błękitnych, gdzie ten mecz nie ułożył się po naszej myśli. Myślę, że kibice świetnie to rozumieli, widzieli i tak trzymać. Kontuzja Janka Wlasko nie pokrzyżowała Wam krzyków, bo po zmianie i przejściu na grę z dwoma napastnikami Zagłębie było dalej drużyną dominującą, także tutaj nie było problemu ze zmianą taktyki. No tak, myślę, że w takim systemie 4-4-2 przygotowywaliśmy się bez Janka. No tutaj jest jedyny minus dzisiejszego meczu, to jest jego kontuzja. Zobaczymy, jak poważny jest to uraz. Natomiast mamy fajnych napastników. Jeszcze jest Eryk Sopków, który wszedł w końcówce. Zobaczymy, będziemy dobierać taktykę odpowiednią do przeciwnika, do tego, jak tutaj się będziemy prezentować na treningu. Myślę, że dzisiaj fajnie to wypaliło i pokazaliśmy, że jeszcze raz to podkreślę, drużyną, która będzie groźna dla każdego. Trenerze, tak na koniec. Mówi się, że doping potrafi ponieść piłkarzy, a taki doping jak dziś pomaga trenerowi w tym, żeby motywować drużynę do walki? No świetnie by było, żeby przynajmniej te 10 tysięcy było na każdym meczu. My będziemy się starać, żeby tak było. Tutaj myślę, że coraz więcej zawodników z regionu i z naszej akademii pojawia się na boisku. Niektórzy są bardziej gotowi, niektórzy mniej, niektórzy tą formę budują. Natomiast no, zupełnie inaczej się to gra. Ja lubię takie widowiska. Myślę, że zawodnicy też to czują i tutaj nie trzeba mojej zbytniej jeszcze takiej motywacji, żeby to się działo. Także jak chcemy te pierwsze połowy, także przychodźmy więcej na stadion, w liczniejszym gronie dopingujmy, bo myślę, że drużyna zasługuje na to.